Siema, z tej strony Żółty, a na dziś, jak pewnie duża część youtuberów, między innymi z Rosji, przygotowałem dla was materiał o nowym glitchu, bugu, jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, może już usłyszeliście o tym, że możemy wystrzelić dosłownie wszystkie pociski w ciągu, bo ja wiem, pół sekundy. Tak, jest taki bug. Ze mną są tutaj ludzie, którzy między innymi tutaj pokazali, jak to w ogóle zrobić, czyli Neksiu i Niatar, witam serdecznie. Siema. I gratulacje, bardziej podziękowania, w sumie bardziej trzeba by powiedzieć, kapitanowi Kosmitowi, tego samego człowieka, który stworzył randomizera, za to, że powiedział mi w ogóle o tym błędzie, bo gdyby nie to, to byłem w pracy i nie wiedziałem tak szczerze o tym. Tak więc dziękuję bardzo serdecznie. I słuchajcie, o co chodzi w tym bugu? No, jak widzicie, mam tutaj WTA OV 100. Z tego co wiem, również może być tutaj użyty czołg Foch 155, ale jest jedno ale, o którym za chwilę powiemy. Słuchajcie, chodzi tu o to, że musimy mieć w WTK-u przynajmniej uszkodzony amorak, czyli po prostu magazyn amunicji. Tutaj Krzysiek na czołgu Bugi postanowił mnie tutaj trafić kilka razy w amoraka, żeby przeładowanie było jeszcze dłuższe. Przeładowanie musi być naprawdę długie, więc tak naprawdę są trzy czołgi, z tego co wiem, może cztery, które są w stanie mieć tak długie przeładowanie. Jest to właśnie Waffentrager AV100, Foch zwykły, Foch B i nie jestem pewien co do tej arty właśnie francuskiej. Nie wiem, może ktoś to sprawdzi, nikt tutaj z nas akurat tej arty byłoby nie ma. To trudne. Byłoby to trudne, bo ma mało HP chociażby na przykład. No ale słuchajcie, na początku musimy mieć właśnie rozwalonego amoraka w przypadku WTK, tak jak ja teraz. Następnie trzeba zjechać i się po prostu przewrócić na bok, obojętnie na który, wystarczy po prostu się przewrócić, więc ja tu trochę przewinę, bo coś tutaj stałem, nie wiem dlaczego. Oho, bo oczywiście się nie udało. Tu mi jeszcze Bugi jeszcze raz trafił i pyk, jesteśmy na boku. Musimy następnie wszystkie pociski oprócz ostatniego wystrzelić. Tutaj już Seba Czołgista jeden się szykuje na wpiernicz, że tak to powiem. I teraz drugą najważniejszą rzeczą jest praktycznie to, żeby cały czas spamić przycisk F8. Dlaczego F8? Ponieważ na tym pasku z komendami, które wysyłamy na czacie, F8 jest odpowiedzialne za właśnie pokazanie przeładowania u nas w bitwie. Tak więc słuchajcie, mamy jeden pocisk w magazynie i musicie oglądać uważnie, bo to będzie dość szybkie. Spamuję na czacie cały czas F8 i strzeliłem. I teraz zauważcie, tutaj na powtórce tego nie widać, ale nie mam pocisków, a jak widzicie nie ma przeładowania, tylko jakbym dalej miał wszystkie pociski, o dziwo. Ja zatrzymałem tą powtórkę teraz, więc uważajcie, patrzcie uważnie na to, co się stanie z superkoniem. Uwaga. Musisz poczekaj, bo jeszcze ja jadę. To już, to już, zero pocisków, dosłownie w ciągu ułamku sekund strzał, kolejny Conqueror padł normalnie, także jest to ciekawe, jest to naprawdę ciekawe, że będąc na boku Waffentragerem, mając uszkodzonego amoraka i trochę bugując jakby nie patrząc grę, jesteśmy w stanie zniszczyć absolutnie każdy czołg, oczywiście jeżeli mamy dobre pociski, bo z heków z przodu z mausa, chociaż strzelając w niego 60 pocisków, bo to praktycznie od razu te 60 leci, czyli cały magazyn, to w sumie chyba nawet z heków byś takiego mausa zabił. Przejdźmy jeszcze do drugiej bitwy, w której robię dokładnie to samo, ale jest po prostu więcej tych strzałów, co jest bardzo ciekawe. Dobra, słuchajcie, dosłownie ten sam czołg, ci sami tutaj pomocniczy, jak to się mówi. Tak, no o to mi chodzi po prostu. Dokładnie. Ta sama sytuacja, strzelanie w Bugiego. I tu w ogóle, zanim ten, to wam pokażę jeszcze ciekawostkę, którą znalazłem. O! Tu jest obraz Marilyn Monroe w WTK-u, tak więc to jest chyba trzeci bądź czwarty czołg, którym jest coś w ogóle takiego. Nie widziałem tego wcześniej osobiście. Tak więc no, mamy amoraka. 60 pocisków. I kolejna próba tutaj zjechania. Tak więc ustawiło się tutaj dwóch, czyli Krzysiek i Seba Czołgista 1. Gdzieś tutaj próbowałem zobaczyć, jak to w ogóle będzie wyglądało, czy dałoby się ze splesza obydwóch trafić. Tu w ogóle przebiję superkonia w tył. Jeszcze jeden pocisk mam do wystrzelenia. Czemu ja nie chcę tego strzelić? No strzel, halo panie żółty.
Dobra. I mamy jeden pocisk. Analogiczna sytuacja, słuchajcie. Tak więc tak. A, właśnie, bo zapomniałbym jeszcze jedno wspomnieć. Nie możecie mieć żadnych konsumabli, żeby ładować szybciej oraz wasza załoga musi być jak najgorsza. Ja osobiście zrobiłem tak, że zwrebowałem wszystkich załogantów na artylerię i z artylerii po prostu dałem je do WTK. Tak więc tak to u mnie wygląda. I zobaczcie, co będzie dalej, bo to będzie dość szybkie i na tym zakończymy film. Tak więc widzicie, spamuję F8 na czacie, strzelam gdzie popadnie i cały czas mam jakby, cały czas mam ten cały magazynek. Nie wiem, na jakiej zasadzie dokładnie to działa. Z tego co wiem, WOT się buguje na tyle, że po prostu to działa, tak? Że ja nie wiem, po prostu mądrzejszych podsłuchajcie w komentarzu. Uwaga. To już. Może ja jeszcze cofnę. Może ja jeszcze cofnę. Jak to tu wygląda? Ciekawie to wygląda. Chłopie, ogień z rury jak z Civica, a wraki przed nami jak nie wiadomo co. Słuchajcie, taki bóg, pobawcie się u siebie na randomkach, czasem na treningówce, bo na randomku to w ogóle ciężko pewnie by coś takiego zrobić. Tak więc, szybki film, w tym tygodniu jeszcze film z grupy, więc mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Także no, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie like oraz suba na kanale, żeby być na bieżąco ze wszystkim, kurwa, pomyliłem się, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Do usłyszenia jeszcze w tym tygodniu. O kurwa, rakieta! Sterdalać! Kurwa, warfentraga!